Dzień dobry. Z kilkunastogodzinną roboczą wizytą przybywał w Niemieckiej Republice Demokratycznej premier Mieczysław Rakowski. Na lotnisku Schönefeld polskiego gościa powitał przewodniczący Rady Ministrów NRD Willi Stoff. Komitet Centralny Niemieckiej Socjalistycznej Partii Jedności Mieczysława Rakowskiego przyjął Erich Honecker. Premier przekazał pozdrowienia od Wojciecha Jaruzelskiego. Oddaję teraz głos Jerzemu Urbanowi. Coś mnie tak rozśmieszyło, że nie wytrzymałem i musiałem zaprosić telewizję. Otóż w Kulturze Paryskiej, czołowym piśmie emigracyjnym, przeczytałem program gospodarczy pióra czołowego, znowu skrajnego działacza opozycyjnego, pisującego pod pseudonimem Poleski, który skonstruował alternatywny wobec rządowego pełny program gospodarczy. Otóż dowcip polega na tym, że wszystko to jest już przez rząd zrealizowane i skierowane już do Sejmu lub też wchodzi w życie. Czyli cały kontrprogram opozycyjny pana Poleskiego bierze się po prostu stąd, że on, jak to często nasza tak zwana opozycja, po prostu nie czyta gazet. I jeśli idzie o sprawy programowe, to spokojnie może już wstąpić do partii. No, są tu trzy punkty jeszcze inne dla porządku, o tym wspomnę. Wolność tworzenia związków zawodowych, w tym Solidarności. Jak wiadomo, ta kwestia ma być dyskutowana przy okrągłym stole. Dalej, minimum socjalne równe zasiłkowi dla bezrobotnego w wysokości 40 tysięcy złotych miesięcznie w cenach z sierpnia. Jeśli na rodzinę 40 tysięcy, to za mało, a jeśli na osobę, no to by znaczyło 130 tysięcy miesięcznie na rodzinę. To jest przecież nierealne. Że 10 tylko ministerstw. Dlaczego nie 8, nie 20, akurat 10 wymyślił, tego nie wyjaśnia. Zabawne jest to, że alternatywny program gospodarczy jest przepisany żywcem z naszego programu, czy już nie programu, a z projektów ustaw skierowanych do Sejmu lub z już funkcjonujących. Nie wiem, czy wszyscy się ubawili tak jak ja. Smakowite. Dziękuję. Radiowa. Te budynki są nie tylko na makiecie. W budowanych obiektach telewizji wrocławskiej znajdują się duże studio o powierzchni 700 metrów. Władze pięciu województw, radiokomitet i zespół ośrodka nawiążą bardzo ścisłą współpracę, także finansową, korzystną dla przyszłości telewizji wrocławskiej. A w Filharmonii Inowrocławskiej oklaskiwano artystów radzieckiej estrady. Znany w wielu krajach świata zespół muzyczny Palefonic Band pod dyrekcją Anatolia Krola oraz zespół Larysy Doliny. Wystąpili także laureaci konkursu piosenki polskiej w Witebsku. Na naszych zdjęciach zespół Anatolia Krola. Te kreacje powstały w Instytucie Naukowo-Badawczym Przemysłu Artystycznego. Modele inspirowane rosyjskim folklorem uszyto z miękkich, wełnianych i bawełnianych tkanin w Warszawie. Podobało się. Jutro w Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się spotkanie intelektualistów z ministrem kultury i sztuki Federacji Rosyjskiej Jurijem Mierientiewem. A w Białymstoku natomiast artyści Akademickiego Teatru Dramatycznego imienia Maksyma Gorkiego z Kujbyszewa wystąpią w spektaklu Mewa według Antoniego Czechowa. Jutro wtorek, 6 grudnia, Mikołajki, ale już za 3 tygodnie będzie po świętach. Dobranoc.